drodzy przyjaciele, nazywam się Roxana Mazurkiewicz i przyjechałam do was ze Szczecina po to, żeby powiedzieć wam taką prostą prawdę, która jest skomplikowana w naszym kraju. Od dziecka wmawia nam się, że żeby pójść do nieba, trzeba robić dobre uczynki, trzeba być miłym dla sąsiadów, dla znajomych, trzeba w ogóle nic złego nikomu nie zrobić. Ale to jest niemożliwe. Ja przez całe życie żyłam w takiej mentalności, że muszę sobie na wszystko zasłużyć, że nic nie mogę mieć za darmo. A jeśli zrobiłam coś złego, to ładowało mi się potępienie i depresja. Niestety to było wielkie błędne koło, ponieważ z każdym kolejnym dniem posuwałam się w coraz gorsze miejsce. Kiedy poszłam do gimnazjum, zaczęłam pić alkohol. Potem zaczęłam palić papierosy, marihuanę. Później zaczęłam ćpać LSD i różne inne rzeczy. I po prostu wydawało mi się, że to jest całkowicie normalne, ponieważ wszyscy to robią. Gdy poszłam na studia, miałam tak zaburzoną psychikę seksualnie, że sobie tego nie wyobrażasz, człowieku. Oglądałam codziennie pornole. Bzykałam się z dziewczynami, z chłopakami i w ogóle robiłam obrzydliwe rzeczy. Ale później usiadłam na swoim łóżku zaryczana i mówię: Boże, co się dzieje z moim życiem? Nigdy w życiu nie pomyślałabym, będąc dzieckiem, że spadnę na takie dno. Boże, co ja mam ze sobą zrobić? I przyszło do mnie u jego serca słowo, że mam zacząć czytać Biblię, Nowy Testament. I tam przeczytałam, że Jezus Chrystus umarł za każdy mój grzech. Za każdy mój grzech. I że ja śmiało mogę przychodzić odważnie przed Boży tron, mimo tego, że byłam puszczarską dziewczyną, mimo tego, że byłam czpunką, mogę śmiało przychodzić przed Boży tron, ponieważ Jezus Chrystus za mnie umarł. I chcę ci powiedzieć, że być może ty wcale nie masz takiego życia, jak ja miałam. Być może jesteś porządny, być może masz fajną rodzinę, być może masz kupę pieniędzy, jesteś dobrym człowiekiem, ale mimo to chociaż raz w życiu popełniłeś jakiś błąd i potrzebujesz przebaczenia. Ja popełniłam masę błędów, żałowałam tego wszystkiego, ale ty może popełniłeś tylko jeden błąd. I to już wystarcza, aby karą była śmierć. Bóg jest wielki, potężny, doskonały. I do Niego nie da się przyjść ze swoim chociażby jednym błędem. Chociażby jeden błąd oddziela cię od wielkiego, potężnego Jahwe i ty potrzebujesz przebaczenia. Ale w jaki sposób Bóg może ci przebaczyć? Nie przez twoje dobre czyny, bo nie da się sobie zasłużyć na Bożą łaskę. Jezus Chrystus umarł za każdy błąd. On wziął na siebie każdy błąd, każdy grzech, każdy zły czyn. On wziął na siebie wszystko. On wziął na siebie choroby. Czy ty wiesz, że nie musisz być chory? Nie musisz być chory, ponieważ Jezus Chrystus wciągnął jak magnes w siebie wszystkie choroby. Czy ty wiesz, że Jezus Chrystus w 3 godziny zmarł, ponieważ wciągnął na siebie wszystkie choroby? On tak szybko zmarł, ponieważ rozchorował się nawet na raka macicy, chociaż nie był kobietą. Wyobraź sobie, on umarł za wszystko. On umarł za katar. On umarł za każde zniewolenie. On umarł za to, że ty palisz papierosy. On umarł za to, że ty oglądasz pornografię. On umarł za to, że czujesz się nieszczęśliwy, niekochany i samotny. On umarł za to, że łapie ciebie teraz grypa. On umarł za wszystko. Ty nie musisz chorować. Ty nie musisz więcej grzeszyć. Grzech nad tobą nie musi panować, ponieważ Chrystus za ciebie umarł i ty możesz to przyjąć dzisiaj, a możesz to też odrzucić. To jest twoja sprawa, ale ja cię namawiam do tego, żebyś przyjął. Ja to zrobiłam i stałam się zupełnie innym człowiekiem. Nie mam sprośnych myśli. Nie palę papierosów. Nie piję alkoholu i nie ćpam. Kocham mojego męża. Nie wyobrażam sobie go skrzywdzić. Kiedyś nie wyobrażałam sobie być w normalnym związku. Kiedyś każdy mój związek się rozpadał, ponieważ byłam popaprana. Teraz mam wspaniałe małżeństwo. Nigdy się nie pokłóciliśmy. Nigdy. Odkąd jesteśmy razem. I wiem, że to jest sprawa Boga, bo moja osobowość była kiedyś bardzo popaprana w wyniku grzechu. A teraz nie grzeszę. Jestem szczęśliwa. I moja psychika jest w coraz lepszym stanie. I skończyłam terapeutę. Miałam robione badania terapeutyczne. Jestem absolutnie zdrowa.
Jen. I możesz sobie myśleć o mnie, co chcesz. Ale jakbyś poszedł do psychologa, to by się okazało, że w twoim sercu jest pełno ran. Ale te rany psycholog nie jest w stanie wyleczyć. Te rany jest w stanie wyleczyć tylko Jezus, bo On dał się zranić za ciebie, żebyś ty mógł wymienić swoje zranienia na Jego zranienia i odebrać chwałę Bożą, bo Jezus Chrystus we mnie to jest nadzieja chwały i dzisiaj może zamieszkać w tobie. I ty nie musisz być ani dobry, ani zły. Po prostu potrzebujesz Boga, ponieważ to ty panujesz w życiu. Możesz dzisiaj do Niego zawołać. Możesz otworzyć Nowy Testament, jeśli mi teraz nie wierzysz. Bóg do ciebie powie to samo, co ja mówię do ciebie. Więc namawiam cię, weź tą starą Biblię, która leży u ciebie w domu i zacznij ją czytać od Nowego Testamentu. A gwarantuję ci, że Bóg to samo do ciebie powie, że wystarczy uwierzyć, a będziesz się zbawionym nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał przed Bogiem. Z uczynków nie można być zbawionym. Bez względu na to, co ci mówili od dzieciństwa. Bez względu na to, co słyszałeś w kościele, na religii czy w internecie. Nie można być zbawionym przez swoje uczynki. Nie można być zbawionym przez pomaganie innym ludziom. Nie można być zbawionym przez takie rzeczy. Nie można być zbawionym przez samo chodzenie do kościoła. Jest zbawienie przez wiarę. Zbawienie jest z wiary. Czy ty wierzysz, że Jezus umarł za każdy twój grzech? Czy ty w to wierzysz? Podejmij decyzję, czy ty chcesz go przyjąć dzisiaj, czy ty chcesz go odrzucić.